Cześć, z tej strony Marek, jesteście na kanale Kryptowaluty dla Początkujących i w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób ten pierwszy raz zainwestować w kryptowaluty. Będzie to taki poradnik od A do Z, skupimy się na jednej giełdzie, żeby Wam się to wszystko nie pomieszało i przekażę Wam takie najbardziej wartościowe treści według mnie, żebyście mogli zacząć swoją przygodę. Zapraszam wszystkich do obejrzenia ostatnich filmów na moim kanale, postuję bardzo często, regularnie, staram się nawet 4, 5, 6-krotnie każdego tygodnia wrzucić dla Was Materiał, więc mam nadzieję, że oddzięczycie mi się za to subskrypcją na tym kanale, komentarzem i lajkiem pod tym filmem. Głównie z tego względu, że często trwają konkursy, to osoby najbardziej aktywne zostają wynagradzane. Można wygrać czasami 500 tysięcy złotych w wybranej kryptowalucie, więc warto zostać na tym kanale na dłużej i po prostu uczestniczyć razem w tej wspólnej kryptowalutowej przygodzie. Przekroczyliśmy też 27 tysięcy subskrybentów, za co jestem Wam bardzo wdzięczny, z tego względu, że doganiamy już te największe kryptowalutowe kanały w Polsce. Jeżeli dalej tak pójdzie, to w takim tempie myślę, że do e, końca tego roku, czy do stycznia, lutego będziemy naprawdę wysoko rozwijamy się jako społeczność dynamicznie, szybko. Myślę, że głównie z tego względu, że zebraliśmy masę fajnych osób tutaj w jednym miejscu, które albo zaczynają tą przygodę, albo już od jakiegoś czasu w tym świecie kryptowalut są, chcą się uczyć, e, poznawać nowe horyzonty, patrzeć na jakieś inne projekty. A to wszystko, jeżeli jest w jednym miejscu skupione, to naprawdę fajna społeczność się tworzy. Ja widzę, że wy często ze sobą rozmawiacie w komentarzach. Jak najbardziej o to mi chodziło żebyście wymieniali się też doświadczeniami i w taki sposób właśnie płynęli sobie przez ten kryptowalutowy świat myślę że tak jest łatwiej jeden drugiemu pomaga i wtedy mniej błędów popełniamy Zapraszam Was na mojego Twittera. Tutaj również 6 tysięcy followersów z Haczykiem już jest zgromadzone. Każda osoba się liczy, więc pomóżcie mi tutaj w tej drodze do 10 tysięcy obserwujących. Myślę, że to długo nie zajmie, ale każdy, tak jak już wspomniałem, się liczy. Myślę, że warto tutaj być głównie z tego względu, że będziecie wiedzieli wcześniej o jakichś altcoinach, o projektach, o których planuję nagrać materiały. Również czasami są jakieś ankiety, informacje właśnie z za kulis, żebyście mogli poznać moje plany i założenia co do nagrywek w najbliższym czasie, a oprócz tego tak samo jak na YouTubie można porozmawiać z fajnymi osobami, czasami są jakieś mini konkursy, wy wygrać parę złotych można, więc zapraszam. Żeby mnie znaleźć, wystarczy wpisać tutaj wyszukiwarkę na Twitterze Marek Stiller. No i wpadnijcie też na mojego Instagrama. Już za chwilę właśnie wyruszam w kolejną podróż, tak jak ostatnio miało to miejsce, gdzie był to Dubaj. Tym razem będzie to Rzym we Włoszech. Tam również odbywa się konferencja kryptowalutowa, na której będę, będę w niej uczestniczył i mam nadzieję, że nagram dla Was jakiś fajny materiał, więc wszystkie osoby zainteresowane tym, jakie są tam projekty, może jakieś nowe altcoiny się pojawią, które, jakby wiecie, dopiero teraz ukażą się na światło dzienne, to ja Wam wrzucę te stories i będziecie wiedzieli o tym przed wszystkimi, więc jeżeli Was na Instagram Instagramie nie ma, no to koniecznie wejdźcie teraz Marek Podłoga Steeler i zostawcie obserwację, bo po prostu możecie też dzięki temu w przyszłości zarobić. Jak inwestować w kryptowaluty? Poradnik od A do Z dla początkujących. Niech to będzie nazwane na rok 2021, ale myślę, że później jak najbardziej również będzie aktualny. Powiedzmy sobie najpierw pokrótce, dlaczego tak wiele osób decyduje się na inwestycje w kryptowaluty i czym ten rodzaj inwestycji się w sumie charakteryzuje. Aby dobrze to wytłumaczyć, myślę, że warto spojrzeć trochę na to z szerszej perspektywy i zwrócić uwagę na elementy, Charakterystyczne klasycznego oszczędzania i inwestowania. Jeśli chodzi o oszczędzanie, myślę, że wszyscy zdążyliśmy zauważyć, jak ceny wielu produktów wzrosły w przeciągu ostatnich dwóch lat. Po części poprzez ograniczoną podaż, jakieś błędy w logistyce, problemy, ale między innymi również przez pandemię, a po części przez wszelkiego rodzaju ustawy pomocowe i kompleksowe pakiety działań społeczno-gospodarczych. Mówiąc krótko, tradycyjny pieniądz jest podatny na utratę wartości ze względu na inflację i różne inne czynniki które przyczyniły się do powstania obecnej sytuacji w Polsce, jak i na całym świecie. Inwestycja w kryptowaluty jest więc niczym innym jak alternatywnym sposobem na zabezpieczenie naszych oszczędności poza gotówką bądź tradycyjną bankowością elektroniczną. Co więcej, jeśli chodzi o inwestowanie w krypto, to mimo, że bywa z reguły bardziej ryzykowne niż inne, tradycyjne rodzaje inwestycji wiąże się jednak zwykle z potencjalnie większym zwrotem. Na inwestycje w kryptowaluty można spojrzeć jak na pewną przyszłościową formę zabezpieczenia naszego kapitału. Coś w rodzaju rozwojowej formy lokaty, Choć tak jak wspomniałem, wiąże się ona z ryzykiem, i to bardzo dużym, i wymaga, abyśmy poświęcili więcej czasu na zapoznanie się ze szczegółami świata kryptowalut. Ludzie stojący za największymi gigantami technologicznymi na świecie, tacy jak m.in. Elon Musk, który jest właścicielem Tesli, prężnie inwestują w kryptowaluty, co zwiększa popularność giełd kryptowalutowych, o których funkcjonalności dzisiaj chciałbym wam troszkę opowiedzieć, żebyście więcej wiedzieli na ten temat i mogli po prostu lepiej poznać ten świat od samego środka, zanim jednak to zrobimy i zdecydujemy się na zakup jakichś Myślę, że warto się trochę cofnąć i zastanowić się ogólnie nad tym, czym to w ogóle jest, na czym to polega i na jakiej podstawie powinniśmy podjąć decyzję o tym, czy i w co najlepiej zainwestować. Dla wielu z Was to zapewne coś, o czym już trochę wiecie, ale nawet jeśli tak jest, nigdy nie zaszkodzi odświeżyć sobie wiedzy. W skrócie, można powiedzieć, że kryptowaluty to rodzaj waluty wirtualnej, która jest zabezpieczona przez rozproszony, zdecentralizowany system księgowy bazujący na kryptografii. No dobrze, ale tak po ludzku. Co to właściwie znaczy? Znaczy to tyle, że w przeciwieństwie do tradycyjnych walut, takich jak nasze złotówki, kryptowaluty nie są zależne od jakiegokolwiek naczelnego organu, takiego jak bank centralny. Technologia, dzięki której krypto funkcjonuje, przede wszystkim architektura blockchain, o której pewnie już nieco słyszeliście, pozwala na wzajemną weryfikację środków przez wszystkich posiadaczy bez konieczności korzystania z pośredników. A to oznacza, że na przykład będąc właścicielem jakiejś ilości bitcoinów, mogę je komuś wysłać, sprzedać albo po prostu posiadać i nie jest mi potrzebny do tego żaden pomocnik, tak? żaden pośrednik ani strona trzecia. Każdy właściciel kryptowalut jest na swój sposób równy i to tak technologia kryptograficzna jest tym elementem zapewniającym pewność waluty i jej bezpieczeństwo. Ale. To nie wszystko. Ta decentralizacja, bo tym właśnie ona jest w praktyce, oznacza też, że sieci kryptowalut są trwałe. Nie można praktycznie ich usunąć czy nimi manipulować, i też bardzo ciężko je regulować, więc są dość odporne na różnego rodzaju działania czy interwencje rządowe. Mówię oczywiście w dużym uproszczeniu. W innych moich filmach znajdziecie bardziej szczegółowe informacje, na przykład na temat tego, jak działa blockchain, jak to wszystko dokładnie funkcjonuje, ale myślę też, że rozumiecie teraz, dlaczego właśnie kryptowaluty są i będą coraz bardziej popularne. Jeżeli jakichś filmów poprzednich jeszcze nie widzieliście, to wpadnijcie sobie na kanał albo teraz, albo właśnie po tym filmie, żeby zobaczyć film o altcoinach na dany miesiąc, o jakichś właśnie wydarzeniach, newsach, analizach i potencjale tego rynku na przyszłość. To wszystko znajdziecie w jednym miejscu, więc pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo warto tutaj zostać. Więc, między innymi dlatego, że kryptowaluty są bezpieczne i anonimowe, dają o wiele więcej możliwości, do których należy między innymi potencjał na duży zwrot z inwestycji. Myślę, że to jest tym, co jednak przyciąga wszystkich do krypto najbardziej. Nie trzeba nawet być obeznanym w tym świecie, by słyszeć na przykład o ogromnym wzroście bitcoina. Gdybyśmy w 2010 roku dokonali zakupu za 1000 dolarów, gdzie bitcoin kosztował 8 centów za jednego, dzisiaj mielibyśmy prawie 800 milionów dolarów, przy cenie tam 60 paru tysięcy dolarów za sztukę bitcoina. Imponująca są. Suma co? Niestety, oczywiście żaden z nas nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, i choć wiemy, że rynek kryptowalut jest jeszcze młody i się rozwija, że jest spora szansa, że cena Bitcoina, jak i wielu innych coinów, będzie iść w górę, to pozostaje pytanie, w co inwestować? Na co przeznaczyć te nasze środki? No cóż, odpowiedź nie jest ani łatwa, ani jednoznaczna. To prawda, że inwestycje w kryptowaluty mogą przynieść duże zyski, ale mogą również przynieść duże straty. Taka jest w końcu natura ryzyka, dlatego musimy pamiętać, by nigdy nie inwestować pieniędzy, na których utratę nie możemy sobie pozwolić. Mimo wszystko są jednak oczywiście sposoby na to, by dokonać inwestycji świadomie i na podstawie danych, obserwacji, researchu, który wskazuje nam na sporą szansę, prawdopodobieństwo, że dany coin czy token będzie się rozwijał i szedł w górę. Może warto by zacząć od zastanowienia się nad tym, na czym w ogóle opiera się wartość danego coina czy altcoina. Cóż, Sytuacja nie jest tak prosta jak w przypadku tradycyjnego rodzaju aktyw, gdzie główną rolę gra po prostu popyt i podaż. Tutaj oczywiście też popyt i podaż odgrywają swoją rolę, ale nie są jedynymi źródłami wartości danego projektu. Wielu z was na pewno słyszało o Dogecoinie i o jego astronomicznym wzroście. Ta kryptowaluta wybiła się przede wszystkim na swojej marce wybiła się dlatego, że nawiązała do popularnego mema, przez co wytworzyła się wokół niej społeczność. Dodatkowym elementem jej popularności był oczywiście Elon Musk, który publicznie pisał o swoim zainteresowaniu tą kryptowalutą na jego Twitterze a więc, oczywiście, marka jest ważna, ale co jeszcze? Przede wszystkim tak zwana utility, czyli użyteczność danej waluty. Na przykład to, że Ethereum sobie tak dobrze radzi jest częściowo spowodowane tym, że sieć blockchain Ethereum jest bardzo wydajna. Innym przykładem mogą być tokeny lub coiny, które mają zastosowanie w jakimś systemie, który jest popularny. Takim tokenem może być na przykład Mana którego użyteczność polega na tym, że jedynie za jego użycie można kupować ziemię w jednej z gier opartych na NFTs o nazwie Decentraland. Jak więc widzicie, wiele rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Projektów jest naprawdę wiele i tak jak mówiłem, to wszystko się dopiero tak naprawdę zaczyna rozwijać. Cały metavers zresztą dopiero teraz powoli rozwija skrzydła, powoli to się wszystko coraz bardziej przyjmuje, dlatego myślę, że to jest dobry czas na szukanie projektów, coinów, za którymi stoi fajna, ciekawa technologia, które mogą jeszcze potencjalnie się wybić na tym cyklu. Na moim kanale możecie znaleźć dużo filmów, gdzie opowiadam o interesujących projektach, czy to związanych z metaversem, czy po prostu o różnych altcoinach, które mają duży potencjał. Myślę, że możecie śmiało w nie uderzać w poszukiwaniu inspiracji, ale przede wszystkim najważniejsze jest dokonywanie własnego researchu i samodzielne badania rynku. No dobrze, to załóżmy, że wybraliśmy już jakąś kryptowalutę, w którą chcielibyśmy zainwestować. I wróćmy teraz do strony technicznej inwestowania. Jak to wszystko działa? Zacznijmy od samego początku. Jeśli jeszcze nigdy nie inwestowaliście w kryptowaluty, to pierwszym krokiem, jaki powinniście zrobić, to założyć konto na jakiejś giełdzie. Na rynku dostępnych jest ponad 400 różnych giełd. Na potrzeby tego filmu pokażę wam jak kupować na giełdzie Bybit, z której sam korzystam, ponieważ na niej są najniższe prowizje. Ale nie martwcie się, ponieważ wiedza, jaką chcę wam przekazać, ma bardzo uniwersalny charakter. Gdy już wejdziesz na stronę Bybit, w sumie jedyne co musi zrobić, to podać swój adres e-mail. Po kilku sekundach już możesz zacząć inwestować. Jeżeli chcesz obracać większymi sumami i tak dalej, to warto się zweryfikować, czyli KYC C zrobić. Tam to na większości giełd funkcjonuje, szczególnie jeżeli chcesz użyć na przykład przelewu czy karty kredytowej, żeby doładować sobie konto, to wtedy trzeba zweryfikować się zdjęciem i dowodem. Jedną z cech która wyróżnia tą giełdę Bybit jest to, że posiada ona tak zwaną bramkę Fiat. W uproszczeniu oznacza to, że możesz przez tę platformę od razu zakupić wybraną przez siebie kryptowalutę. Nie jest to do końca zakup bezpośredni, ale na pewno na początek ułatwi Wam to ten proces i powoli wdrożyć się w późniejszy proces handlu na giełdzie. Warto tutaj wspomnieć, że serwis Bybit koncentruje się w dużym stopniu na kontraktach futures. Jest to w dużym uproszczeniu rodzaj inwestycji, który jest tak naprawdę porozumieniem o sprzedaży lub kupnie aktywa za wcześniej ustaloną cenę w konkretnym ustalonym momencie. W przyszłości nie jest to bezpośrednia inwestycja w kryptowalutę, a raczej w kontrakt, który odnosi się do niej. Więc jest to pewnego rodzaju gra na dźwigni e, i oczywiście też należy być ostrożnym, jeżeli się nie znacie, to nie korzystać od razu e, w ogóle z tego futures, a tak ogólnie to tak czy siak odradzam w ogóle korzystanie e, z tej metody e, zakupu kryptowalut lub, i, lub ich sprzedaży, tak? Więc to może być brzmie skomplikowanie, e, szczególnie jeżeli jesteście na samym początku swojej drogi, ale być może w przyszłości e, ten rodzaj inwestycji wyda Wam się interesujący. W każdym razie. Żeby dokonać zakupu, musicie najpierw wejść w swoje aktywa. Kliknijcie najpierw swoją nazwę użytkownika, a następnie My Assets. Na tym ekranie wyświetliła się nam cała lista posiadanych przez nas krypto, a jeśli dopiero założyliście konto, to w Waszym przypadku oczywiście nie będziecie jeszcze posiadać żadnych aktywów i wszędzie będą figurować same zera. W prawym górnym rogu znajdują się trzy przyciski. Nas interesuje przycisk Fiat Gateway, czyli właśnie bramka Fiat. W tym miejscu z rozwijanej listy możecie wybrać walutę, w jakiej chcecie zapłacić za kryptowaluty. Dostępne są również nasze polskie złotówki oraz pisać kwotę, za jaką chcecie dokonać zakupu. Jeśli na tym Etapie nie chcecie kupować stricte kryptowalut, a zamiast tego najzwyczajniej wpłacić pieniądze, by móc nimi handlować, tak najbardziej istnieje również taka opcja, wystarczy wybrać USDT z rozwijanej listy, a sam proces jest naprawdę bardzo prosty i w zasadzie strona prowadzi krok po kroku. Nie denerwujcie się, jeśli wasze aktywa nie zaktualizują się od razu, bo sam proces może zająć od kilku do kilkunastu minut. Jeśli jednak nie chcecie kupować kryptowalut przez Fiat, tak? czyli ten pieniądz fiducjarny, albo macie już zakupione jakieś kryptowaluty, które trzymacie oddzielnie w swoim wallecie, to bez problemu możecie je zdeponować na tej, jak i innej giełdzie. Powiedzmy, że chcecie zdeponować swoje krypto, na przykład bitcoiny. Aby to zrobić wejdźcie jeszcze raz w My Assets i kliknijcie opcję Deposit w odpowiednim miejscu. W przypadku Bybit wyskoczy Wam okienko z wygenerowanym kodem QR, który będziecie mogli zeskanować telefonem, na którym macie zainstalowaną aplikację swojego walleta lub użyć do tego wyświetlonego poniżej adresu. Ale co to właściwie jest w wallet? W pewnym momencie, kiedy zakupujecie kryptowalutę na jakiejkolwiek giełdzie, dany serwis tworzy dla was wallet, czyli z angielskiego po prostu portfel, a on, jak sama nazwa wskazuje, jest miejscem, gdzie przechowujemy posiadane przez nas aktywa. Jedną z wyjątkowych cech kryptowalut jest to, że nasze aktywa nie są na stałe powiązane tylko i wyłącznie z tą giełdą, na której dokonałeś Transakcji. Większość giełd jest wiadomo, no bardzo dobrze zabezpieczona, a niektóre przechowują aktywa swoich użytkowników offline, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa. Mimo to bez problemu możecie przenieść swoje kryptowaluty na zewnętrzny portfel, niezwiązany z Waszą giełdą, a nawet potem zdeponować je na zupełnie innej giełdzie niż ta, z której wypłaciliście swoje środki. E, polecam to robić, ponieważ często jednak były takie w historii sytuacje, gdzie jakaś giełda upadała i nie mamy na to większego wpływu, e, więc o tych portfelach również w przyszłości sobie porozmawiamy. Między innymi jest to Metamask, jest to taki portfel w chmurze zdecentralizowany, ale również polecam zakup sobie takiego jakby pendrive'a, można by powiedzieć, który nazywa się Ledger. On kosztuje kilkaset złotych, ale wtedy macie fizycznie kryptowaluty również w swoim domu. Albo w innym miejscu, o którym oczywiście nikomu nie radzę mówić. Dzięki temu nawet jeśli wasze konto zostanie schakowane, co jest raczej niemożliwe, albo po prostu utracicie dostęp do swojego konta, wasze inwestycje będą bezpiecznie czekać na was w waszym portfelu. A żeby na tej giełdzie Bybit wypłacić swoje krypto, to kliknijcie opcję withdraw, Czyli wypłać, która jest umiejscowiona obok opcji depozyt. Wallety dzielą się na cyfrowe i fizyczne portfele dla kryptowalut. Tak jak w przypadku giełd krypto, na rynku dostępnych jest bardzo wiele serwisów specjalizujących się w cyfrowy, cyfrowych walletach, czy to w formie aplikacji na smartfona, czy strony w przeglądarce internetowej. Tak to wygląda w przypadku walletów cyfrowych, digitalowych. Ale w sytuacji, gdy naprawdę martwicie się o bezpieczeństwo swoich inwestycji, istnieje również opcja przeniesienia waszych bitcoinów, czy jakiejkolwiek innej kryptowaluty na ten portfel fizyczny, o którym wam wcześniej mówiłem. Więc warto o tym wiedzieć i pamiętać, że taka opcja jest. Sam Bybit oferuje dwa rodzaje handlu. Jeśli klikniecie Menu Trade, Handluj, w lewym górnym rogu to pokażę Wam się dwie opcje: Inverse Perpetual i USDT Perpetual. Z początku może Wam się to wydawać skomplikowane, ale już objaśniam Wam różnicę. Wspomniałem wcześniej, że jeśli nie chcecie kupować krypto bezpośrednio przez giełdę, to możecie zdeponować na nie swoje pieniądze. Na giełdach możesz też inwestować krótko, jak i długoterminowo. W przypadku inwestycji krótkoterminowych, raczej poleca się używać pieniędzy, czyli USDT, a to dlatego, że gdy w przypadku, w którym wartość posiadanej przez Was krypto zacznie nagle spadać, lub gdy od pewnego czasu w jej przypadku niezmiennie utrzymuje się tendencja spadkowa, to raczej wolelibyście otrzymać aktywa w formie pieniędzy, jakby no, normalnych, tak? Że na przykład w dolarach czy złotówkach. Do tego właśnie służy opcja USDT Perpetual. Natomiast nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach większość ludzi decyduje się na inwestycje długoterminowe. W przypadku inwestycji długoterminowych, szczególnie jeśli inwestujecie w krypto, które od dłuższego czasu utrzymuje zwyżkową tendencję, sensowniejszym rozwiązaniem jest dokonywanie transakcji właśnie w tej samej walucie, co ta kryptowaluta. Do tego właśnie służy opcja Inverse Perpetual. W tym przypadku. To wasza kryptowaluta jest aktywem, za pomocą której dokonujecie dalszych inwestycji i otrzymujecie zyski. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o stronę techniczną korzystania z giełd. Mam nadzieję, że te informacje jakby okażą się dla was przydatne, jeśli chodzi o wejście w świat kryptowalut. Ze swojej strony, no mogę na pewno polecić ten Bybit, ja sam z niego korzystam, korzystając wcześniej z naprawdę wielu giełd, każda ma swoje plusy, minusy, lecz dostrzegam naprawdę wiele potencjału akurat w tej konkretnie. Dlaczego tak jest? Pozwólcie, że wykorzystam końcówkę tego filmu, by opowiedzieć Wam trochę, dlaczego sądzę, że warto zainteresować się tą platformą. No przede wszystkim Bybit jest bardzo technologicznie rozwinięty, tak? Jako giełda, co ją dosyć wyróżnia. Może obsłużyć nawet 100 tysięcy transakcji na sekundę. Dodatkowo robią oni wszystko, co możliwe, aby uniknąć przestojów serwerów, co jest problemem wielu giełd, gdy jakaś pojedyncza zmiana na rynku, na przykład szybkie wzrosty lub spadek, zmuszają wiele ludzi do sprzedaży lub kupna w tym samym czasie. No i wiadomo, że wtedy cena szybko rośnie albo spada, no i na Binance tak było kilka razy, że się wszystko zwieszało, chociaż jest to największa giełda na świecie, to sobie nie dawali rady i były bloki, przez co traciło się pieniądze, bo nie można było podjąć szybko decyzji. No na Bybit tak jeszcze nie było. No, jest sporo różnych funkcji formatów, tak, których można używać. Jest te futures. Jeżeli ktoś chce grać na dźwigni i lubi takie ryzykowne inwestycje, no to wiadomo, że trzeba uważać, szczególnie jak się jest osobą początkującym, no ale jest taka opcja i niektórym może się ona przydać. E, więc warto też wspomnieć o, jakby, że jest dużo takich zasobów edukacyjnych, jakie tam można znaleźć. Jest taki cały poradnik, w jaki sposób różne rzeczy robić, tak. Możecie sobie na Bybit znaleźć właśnie ich bloga. E, no i są stworzone takie te poradniki, blogi. No i te wpisy są stworzone właśnie na, Osób o różnym poziomie zaawansowania możemy wśród nich znaleźć informacje na temat zdecentralizowanych finansów albo szczegółowe analizy różnych coinów. Dodatkowo serwis ten prowadzi zajęcia na mediach społecznościowych dwa razy w tygodniu. Więc, jakby nie patrzy, to jest świetna sprawa, że dzięki korzystaniu z tej giełdy możemy dodatkowo płynnie zwiększać naszą wiedzę. Na koniec mogę dodać, że czymś, w czym Bybit absolutnie przoduje, według wszelkich dostępnych danych, to płynność finansowa. To znaczy po prostu to, że istnieje swoboda dokonywania wszelkich transakcji bez obawy, że nie znajdzie się odpowiedniego popytu lub podatku. Ponieważ na giełdzie jest kilkaset milionów dolarów obrotu każdego dnia, każdej doby. Więc w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli coś jest dla Was jeszcze niejasne, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Ja w miarę możliwości czasowych będę na nie oczywiście odpisywał, będę je czytał i jak nie w odpowiedzi, to po prostu w następnych filmach przedstawię odpowiedzi na te Wasze pytania. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. No jesteśmy jedną z najbardziej prężnie rozwijających się społeczności kryptowalutowych w Polsce, więc warto dołączyć. Myślę, że informacje, które tutaj przekazuję, są sprawdzone. Ja zawsze staram się, żeby były właśnie zweryfikowane, jak najbardziej bezpieczne dla Was. Więc zostawcie subskrypcję na kanale, komentarz pod tym filmem i lajk like pod każdym nowym, ponieważ te osoby, które właśnie są zaangażowane w rozwój kanału, które aktywnie uczestniczą pod tymi filmami właśnie w rozmowach, w lajkowaniu i są oczywiście subskrybentami, to mają większe szanse na wygranie w konkursach, które bardzo cyklicznie i często organizuję. Można wygrać po 500 tysiąc, 1500 czy 2000 złotych nawet czasami w jakiejś kryptowalucie, w której chcecie i sporo osób już to jakby tego doświadczyło. Jeżeli są takie osoby, to napiszcie w komentarzu właśnie ile wygraliście na tym kanale i jak Wam się podoba forma takiej zabawy. Dla mnie to jakaś reklama, a Wy możecie zyskać fundusze bez inwestycji jakby ze swojej strony. Więc link do giełdy Bybit znajdziecie w opisie pod tym filmem i w przypiętym komentarzu. Zarejestrujcie się tam, szczególnie, że jeszcze trwa właśnie promocja, tak? Tam się dostaje 10 dolarów bonusów na prowizję i jeszcze jest do 14 tysięcy zwrotu od depozytu. To działa w taki sposób, że jeżeli na przykład tam wpłacicie, nie wiem, 50 tysięcy złotych, no weźmy sobie taką dużą kwotę, to 3,5% z tego, czyli 1750 zł z tym moim linkiem z opisu zostanie wam zwrócone, i to trwa do 18 listopada, chyba, więc warto się spieszyć, żeby w tym jeszcze uczestniczyć. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Myślę, że już jest z Włoszech, więc bądźcie tutaj i śledźcie na bieżąco najnowsze filmy. Na razie.